Siemanko, ja jestem Sylwionik, witam na dzisiejszym odcinku. Dziś porozmawiamy sobie o Ultra Unlocked Part 2 Space. Jest nowy Shiny Heracross. Rozmawiam, bo jest problem z tym Heracrossem. Tam, gdzie naturalnie powinien się respić Heracross, zacięło mi aparat, nie wiem, czy w nagraniu mi też zacięło. Chyba tak. Nie pojawia się Heracross. Heracrossa też nie ma na dziko. Heracross jest jedynie na rajdach. Jest wszędzie, więc możemy, bo jest to regionalny Pokémon oczywiście. Możemy go dostać. Z regionalnych Pokémonów też jest Shellos. Heracross nie kluje się z siódemek chyba też, z tego co widzę. Słabo! Znowu mi zacięło aparat. A Jezu, no jak mi zacina aparat. Dam siapkę w górę, to kupię sobie nowy aparat. No. Jest Palkia na rajdach. I dziś powiem wam też kontry. Chyba, że nie ma infografiki, to będzie ciężko, ale powinna być. I co? Łapka w górę, słup dzwonek i lecimy z infografikami. Więc tak, teraz u nas w Polsce pojawia się Basculin, ten taki niebieski, a my mamy czerwonego na dziko. To nie jest Pizza Pokédex, ale to jest inny wariant, który nie pojawia się u nas w Polsce, więc warto go sobie złapać. Ja sobie złapałem, zostawię sobie parę na pamiątki, może na trade. Również pojawia się teraz różowy Shellos. Nie jest to też wpis do Pokédexu, ale jest to inny wariant, więc też spoko, ale on jest na rajdach chyba tylko, z tego co wiem. Pojawia się Gastly oraz Duskull w dzień, więc śmiesznie, bo ja już w nocy nie gram w Pokémon GO. Teraz w ogóle gram mało w Pokémon GO, ale no, teraz Niantic ma nawet problem z graczami, bo odwalił Manianę i nie chce nam dać bonusów. A dzięki tym bonusom lepiej się grało, znaczy wiecie, oni nam dali tylko dlatego, bo sami wiecie co. I ludziom się spodobało, a nagle fajne eventy idą, a nie chcą wrócić bonusów. To i tak z ich dobrego serca nam dali te bonusy. A jakby nam oddali jeszcze te bonusy, by było lepiej grać w tą grę, przez co dużo youtuberów, dużo osób strajkuje. Dobra, dalej. Heracross może być shiny. Polujcie Heracrossa shiny, chociaż on jest tylko na rajdach. No to nie wiem, jak chcecie. Ale jak chcecie już shiny Heracrossa, to polecam rajdować na żeńskiego, bo on ma takie serduszko ładne i jest różowy, więc no słodziak. I Palkia jest na 5-gwiazdkowych rajdach. Może być shiny, nowy shiny, bo Pokémon Braille'a, Diamond i coś tam idzie. Zapominam te nazwy i mi się mylą, więc nie chcę powiedzieć źle. Na dziko pojawiły się takie Pokémony jak Clefairy, Gastly, Duskull mogą być shiny. Mona Basculin i kolejny Basculin i LGM nie mogą być shiny. I Hitmore oraz Durant mogą być shiny. Czas na dawkę cringe'u! Nie. Oj, dziękuję bardzo. Ala mi umyła 3DS-a, bo miałem naklejki i mi się zdarły. Ale to nieważne. W 7-kilometrowych jajeczkach pojawiają się Shellos, Basculin. Nie mogą być shiny, Hitmore i Durant. Więc w zasadzie nie wiem, czy teraz opłaca się 7-kilometrowe jajka wykluwać. No ale tak. To są etapy tego questa, co jest w daily. Nie wiem, czy on dalej jest. Ja już od niedawna nie robię tych questów, bo w sumie nie mam ochoty. Ale tak, tak wyglądają etapy tego questa. Ja siedzę na pierwszym ciągle, bo mi się po prostu nie chce tego przechodzić. Ciekawszych boków to Lunatone i Solrock i to tyle. Dużo pokeboli, więc w sumie warto, ale ja mam lenio. Kontry na Palkię. 2280 to jest setka. Z Weather Boostem 2850. Teraz ostatnio jest deszczowo, nawet teraz na oknie mam kropelki deszczu. Więc możliwe, że będziemy mieć Weather Boosta w Polsce, no raczej na pewno będziemy mieć. Więc tak, najlepsze kontry na Palkię. Ostatnio była Dialga na rajdach, więc Dialga jest kontrą, znaczy nie dlatego jest kontrą na Palkię, ale jak połapaliście Dialgi, to teraz macie kontrę na Palkię. Również dobrą kontrą jest Rayquaza, Zekrom z atakami smoczymi. Każdy pok smoczy jest w zasadzie bardzo dobry. Haxorus smoczy, Salamence smoczy i Mega Gyarados też smoczy. Jak nie macie, to polecam wam w sumie Dragonite'a, bo on jest smoczy, dużo osób go ma, ja mam go w dużych ilościach, więc czemu nie? I łatwo go się zdobyć, mocnego. Więc no, polecam takie Pokémony. Zekrom musi mieć ataki Legacy. Nie wiedziałem, że Zekrom ma ataki Legacy, no ale jednak ma. I Palkia jest wodno-smoczym Pokémonem, więc jak będzie mieć ataki smocze, a może mieć,
to też będzie na was efektywna, więc no, trzeba uważać. I to tyle w tym odcinku, wyczekujcie odcinka, gdzie gadam o Pokémon Sword and Shield evencie. I ten odcinek wleci jutro lub pojutrze, nie chcę gadać, mam wakacje, wy macie wakacje. Dzięki za oglądanie i ostatnio kanał mi zdycha, ale wrócę po wakacjach, obiecuję. Więc przepraszam, że teraz nieregularnie wstawiam i w ogóle mało wstawiam, ale wakacje, no, wy macie, ja mam. Więc co? Zapraszam na live z Pokémon Unite, zapraszam na serwer Discord Pokémon Unite, ja się z wami żegnam, narka!